Od wielu miesięcy mieszkańcy ulicy Zwycięstwa w Chodczu domagają się położenia chodnika na odcinku 100 metrów. Przebiegająca w pobliżu droga jest powiatowa, ale pierwsze kroki o poprawę tej sytuacji skierowali do władz Chodcza. Proszą o zrealizowanie inwestycji, która poprawi ich bezpieczeństwo. Korespondują z władzami od tygodni, ale nie mogą doczekać się załatwienia prostej z pozoru sprawy. Już w 2018 roku pisali do burmistrza i przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o interwencję. Otrzymali odpowiedzi o tym, że droga jest własnością powiatową oraz że w budżecie na 2018 rok gmina nie ma środków na to zadanie. Skargę mieszkańcy przekazali nawet ówczesnemu staroście, pisali również do nowego i powiatowego zarządu dróg. W 2018 roku ówczesne władze powiatu były gotowe pomóc mieszkańcom, zabezpieczając materiały brukarskie na ten cel, ale gmina nie podjęła stosownej uchwały deklarującej wybudowanie chodnika. Od tego uzależniona była pomoc powiatowego zarządu dróg, który za potrzebne materiały na ten cel by zapłacił. Mijają miesiące, a efektów brak. Nie mamy żadnej możliwości dostania się do centrum, czy pójścia na spacer, czy do poprzedniego sklepu na zakupy. Także to jest podstawowy nasz problem. Wychodząc, jesteśmy zmuszeni wtargnąć na jezdnię, ponieważ tam po zakończonej inwestycji kanalizacji, która była podłączona w zeszłym roku, teren nasz, który żeśmy zrobili go praktycznie perfekcyjnie, bo była ładna trawka, tak, ten był utwardzony, został zdewastowany. Wykonawca tej instalacji go nie naprawił, zostawił po prostu nam bałagan. Tak? Tak, w związku z tym teraz jak jest piach, no to wózek z dziećmi, no to on grząźnie w tym piachu. Jak jest deszcz, to z kolei jest błoto, tak? Przejście na drugą stronę jezdni jest niemożliwe, dlatego że tutaj jest myjnia samochodowa i w związku z tym jesteśmy narażeni po prostu na środki chemiczne, tak? Także też to jest wykluczone. Mieszkańcy Alei Zwycięstwa słyszeli zapewnienia władz gminy, że po wykonanej kanalizacji zostanie następnie zbudowany chodnik. Nic takiego nie nastąpiło, a ich cierpliwość się kończy. Walczymy z tym praktycznie rzecz biorąc od roku czasu, jak ta inwestycja odnośnie tej kanalizacji była już zakończona i tyle, tak? No, urząd gminy po prostu wybiega od tematu, ciągle jakiś nowy problem oni widzą. Ciągle była taka dyskusja, że jeszcze nie ma kanalizacji i czekamy, kiedy będzie kanalizacja. A więc okej, kanalizacja powstała rok temu, no teraz czekamy na ten chodnik, a więc kanalizacja zamontowana jest. Powinien następny etap być, no po prostu chodnik zakładamy, tak? O tutaj w tym momencie, ja idąc z wnuczkami, nie mam innej możliwości, tylko wchodzę na myjnię, za myjnią przechodzę na drugą stronę. No pleców nie będę myła, tak? Jeśli stoi samochód, ja przejść nie mogę. Tędy się nie da po prostu iść. Pisząc kolejne pisma, nie ma odpowiedzi. Zrobimy to dziś, jutro, pojutrze, za tydzień. Tylko wszystko jest w toku po prostu rozmazane, żeby tylko nie odpowiedzieć. Wydawało się, że pozytywny finał sprawa może mieć w 2018 roku, ale mieszkańcom pozostało pisanie kolejnych wiadomości do poszczególnych podmiotów zainteresowanych rozwiązaniem ich kłopotów. Temat już był zabezpieczony ze strony tutaj powiatowego zarządu dróg w roku ubiegłym, w 2018 roku. Zabezpieczyliśmy pewną ilość materiałów brukarskich i w ramach tej pomocy rzeczowej gmin polegającej na wbudowaniu tych materiałów, no samorząd Chodcza deklarował taką wolę, ale ze względów technicznych firma, która wykonywała te chodniki dla miasta i gminy Chodecz, nie wyrobiła się w czasie i te materiały po prostu no, nie zostały zakupione przez nas i nie zostały przekazane. Powiatowy Zarząd Dróg czeka teraz na ruch władz Chodcza, aby pomoc finansowo-rzeczowa została przekazana. Konieczna jest uchwała samorządu gminnego. Zarząd powiatu, tak, oczywiście, znowu przyznał te materiały na ten odcinek, na odcinek 200 metrów właśnie na tą ulicę. I na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że oczekujemy no, ze strony miasta i gminy Chodecz deklaracji wbudowania tych materiałów. Jeżeli taka deklaracja będzie, to od razu, od ręki po prostu te materiały zostaną zabezpieczone. Przekazaliśmy w maju taką informację, że te środki zostały zabezpieczone. Nawet przekazaliśmy też wzór uchwały Rady Miasta i Gminy, bo takowa musi być do podpisania porozumienia. Jeżeli zostanie podjęta, to zawrzemy stosowne porozumienie w tej sprawie i sprawę sfinalizujemy. Jest szansa na zakończenie jeszcze w tym roku. Oczywiście, bo to jest odcinek tylko 200 metrów, to nie jest jakiś wielki, długi chodnik, ale przynajmniej no, rozwiązałby problem tych mieszkańców na dzisiaj. Do tematu wrócimy.